Ekonomia, kapitał, gospodarka. Nowe kary dla przedsiębiorców, stare państwu nie wystarczą. Zmiany w prawie, błędy w rozliczeniu dotacji z Unii Europejskiej to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Za błąd w rozliczeniu można urzędników postawić przed komisją orzekającą w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ukarani mogą też zostać przedsiębiorcy, którzy na przykład przygotowują zamówienia publiczne na zlecenie urzędów i ministerstw. Problem może dotyczyć tysięcy firm, mimo że ustawa obowiązuje od prawie 4 miesięcy, a firmy do dziś nie wiedzą o nowej odpowiedzialności. Na ten temat dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna pisze. Obowiązująca od 11 lutego nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej w zamyśle miała zaostrzyć kary dla urzędników. Okazuje się, że pozwala także karać przedsiębiorców i osoby, które otrzymały unijną dotację. Niedługo ci ludzie już nie będą wiedzieli, za co mają być ukarani. Ale w świetle tego wszystkiego, o czym się tak dużo ostatnio mówiło, co się wydarzyło w Grecji, czyli brak tej dyscypliny, a nawet zamierzone działanie mające na celu zmianę obrazu tego, co się działo w finansach tego państwa. Myślę, że to tutaj trudno się na to obruszać czy oburzać. Mi się podoba to, że może nie ten ton będziemy za wszystko karać, ale jednak sygnał taki. Tak. Słuchajcie, trzeba te rzeczy traktować poważnie, rzetelnie. Będziemy to weryfikować. Polska jest wielkim konsumentem dotacji z Unii Europejskiej. Trudno się dziwić, że jest nacisk na to, ażeby sprawozdania, te informacje były rzetelnie przygotowywane. Zgadzam całkowicie. To jest dla naszego dobra, to jest w naszym interesie. Problemem naszym, wie pan co jest, to, że w wielu aktach prawnych regulujemy te same sprawy i często w różny sposób. Oczywiście tak. Jeśli, wracam do tego fundamentalnego przykładu, jeśli w 3 różnych ustawach mamy 3 różne definicje prowadzenia działalności gospodarczej, to o czym doświadczy? Ale mało tego, panie redaktorze, coś najgorsze. Urzędnicy mają problem. To jest problem. Też ja się zawsze obruszam na to, gdy wyciąga się właśnie koncepcję karania. Pierwsze, tych przedsiębiorców realnie zapoznać z prawem, które funkcjonuje w Polsce, odpowiednio go zinterpretować, a potem oczywiście egzekwować, porządkować tą całą sferę. Samo zapoznanie czasem nie wystarcza, bo nie wiadomo, eliminować patologię, ale jeżeli przedsiębiorca, prawda? Gazety są pełne. Wczoraj w Gazecie Wyborczej przeczytałem o takim zjawisku, prawda? Że nawet zaczęto inaczej interpretować jeden z podatków, prawda? I przedsiębiorcę wsadzili do więzienia. No, ciągle powtarzam to, na Boga. Pierwsze prawo uczynić prawem przejrzystym, jednoznacznym, bardzo łatwym do interpretacji, a potem karać przedsiębiorców, którzy świadomie przekraczają to prawo. Ale bardzo często przedsiębiorca nie ma świadomości. Mało tego, sygnały z urzędów skarbowych czy z innych urzędów państwowych płynące do niego są pozytywne. Potem się okazuje, że interpretacja jest inna.